choć całą drogową trasą średnicową pojedziemy później niż zakładano, bo dopiero we wrześniu 2015 roku na placu budowy zarówno odcinka G1 jak i G2 prace idą pełną parą. Na przeszkodzie w terminowym oddaniu drogi, który zapowiadano na 2014 rok, stanęły bowiem nie opóźnienia w robotach, ale kłopoty z finansowaniem inwestycji. Jak zapewnia jednak spółka DTŚ S.A., w 2015 roku inwestycja powinna zostać zakończona. Tymczasem od momentu rozpoczęcia budowy gliwickiego odcinka trasy minęło 500 dni. Najbardziej zaawansowane prace są na odcinku G1 średnicówki, czyli fragmencie biegnącym od granicy z Zabrzem do ulicy Kujawskiej. Tu zrealizowano już 59% zakładanych robót. Obecnie trwa m.in. budowa węzła drogowego łączącego DTŚ z autostradą A1. Najważniejszymi pracami są wzmocnienia wszystkie, czyli te pale, które zostały wykonane, fundamenty i słupy pod wszystkie obiekty mostowe. Słupów łącznie jest wykonanych 102. Na pozostałych obiektach trwają już prace wykończeniowe. Wszystkie obiekty pozostałe, czyli nad ulicą Kujawską, nad ulicą Błonie, nad ulicą Wschodnią i nad torami kolejowymi w stanie surowym są obecnie wykonane, pozostają prace wykończeniowe. Na odcinku G2 rozpoczyna się natomiast budowa tunelu, który przebiegać będzie przez centrum miasta. Przy ulicy Dworcowej trwają prace przy wykonywaniu ostatniej części tego obiektu. To, co za nami widać, jest to realizacja końcówki tunelu, który będzie przebiegał pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Jest to odcinek 493 metry. Obiekt ten realizowany jest w technologii ścian szczelinowych. Jest to ściana szerokości 1 metra, głębokości od 24 do 27 metrów. Równocześnie intensywne prace prowadzone są w innych miejscach na śródmiejskim odcinku DTŚ. W tej chwili realizowane są oprócz tunelu, gdzie jesteśmy, też 16 odcinków. Mamy do wykonania murów oporowych w tej samej technologii, czyli w technologii ścian szczelinowych. Do wykonania mamy 2,5 km takich ścian. Na ten moment mamy już wykonane, czego może w tej chwili nie widać, bo to wszystko jest w ziemi, około 100 km. W dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z przezbrojeniem terenu. W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac na budowie drogowej trasy średnicowej zmienią się także terminy niektórych z zapowiadanych zamknięć ulic. Dotyczy to m.in. ulicy Śliwki, która ponownie zamknięta zostanie w trzecim kwartale 2014 roku, już po przywróceniu ruchu na DK88.